Jest kwiecień, a w wielu miejscach w Polsce do tej pory nie wiadomo, ile będziemy płacili za wywóz śmieci. Gminy zamykają szkoły, nie konsultując tego z rodzicami. Rodzice nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Gminy wyprzedają nieruchomości gminne, nie informując o tym mieszkańców. Jeśli jesteś mieszkańcem, którego interesują te sprawy, jeśli jesteś mieszkańcem, któremu nie jest obojętne, co się będzie działo w twojej gminie, dołącz do zadania Dostępni Samorządowcy. W tym zadaniu w sposób łatwy i przyjazny pokażemy, jak naprawić problemy w twojej gminie. W jaki sposób to zrobimy? Zaprosimy cię do tego, żebyś wśród swoich znajomych, wśród swoich sąsiadów, w swojej wsi, mieście, miejscowości znalazł osoby, które mają podobne kłopoty i razem zorganizujecie spotkanie. Na to spotkanie zaprosicie samorządowców, czyli radnych, wójtów, burmistrzów, mieszkańców i wszystkie media i innych, którzy są zainteresowani tematem. Wspólnie na spotkaniu porozmawiacie o tym, co jest dla was istotne, jakich informacji nie możecie uzyskać, kiedy tych informacji nie możecie uzyskać i od kogo nie możecie tych informacji uzyskać. Razem stworzycie grupę roboczą. Grupa robocza to przedstawiciele mieszkańców, radnych i urzędników. Razem grupa robocza wypracuje propozycje rozwiązania waszych kłopotów. Mogą to być kłopoty związane z dostępem do radnych i na przykład możecie to rozwiązać poprzez skrzynki mailowe bądź skrytki pocztowe albo dyżury radnych. To jest jedna tylko z propozycji. Takich propozycji może być wiele i są one uzależnione od tego, jakie macie potrzeby. I tego typu pomysły powinniście skonsultować z mieszkańcami. Skonsultować, sprawdzić, jaka jest potrzeba, jaka jest ich opinia. W jaki sposób możecie to zrobić? Poprzez sondę uliczną, poprzez artykuły w gazecie, poprzez ankiety, poprzez osobiste rozmowy, a także poprzez rozmowy z radnymi. Co potem? Skonsultowany katalog pomysłów przedstawcie w biurze Rady Gminy bądź miasta, a także zaprezentujcie wszystkim radnym, wójtowi bądź burmistrzowi. Istotne jest to, żeby samorządowcy jeszcze raz w czasie sesji Rady Gminy bądź komisji tematycznych przedyskutowali wasze pomysły, wasze propozycje i wspólnie zastanowili się, które z nich można wdrożyć w życie, tak aby usprawnić dialog między mieszkańcami a radnymi. Ja się nazywam Iwona Ciećwierz. Na co dzień pracuję w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów, a w akcji Masz Głos, Masz Wybór opiekuję się zadaniem Dostępni Samorządowcy. Zapraszam.